Dzień dobry, witam naszych uczniów trzecich klas, maturzystów szykujących się już do egzaminu z historii sztuki. Dla Was prezentuję te wykłady, zajęcia poświęcone sztuce XX wieku. Pierwszy już mamy za sobą. Czas na kolejny. A więc awangard pierwszej połowy XX wieku, kontynuacja, część druga. Zaczniemy od kubizmu, czyli kierunku, który narodził się i ukształtował w Paryżu i zwykle ze sztuką francuską jest kojarzony, chociaż oczywiście będzie miał też i zasięg międzynarodowy. Kubizm to kierunek, który powszechnie kojarzymy z dwoma artystami, którzy ściśle ze sobą współpracując dokonali tego właśnie ukształtowania kierunku, jego, zdefiniowali jego treść, jego założenia. To Hiszpan Pablo Picasso i Francuz Georges Braque. Zacznijmy od Pabla Picassa, bo twórczość tego artysty jest szczególnie istotna dla jakby panoramy sztuki awangardowej XX wieku i wykracza daleko poza granice tego, co się z kubizmem wiąże, choć oczywiście powszechne łączenie Picassa z kubizmem ma też swoje oczywiście uzasadnienie. Pablo Picasso urodził się w 1881 roku w Maladze. Umiera w swojej posiadłości Murzyn w roku 1973, a więc był artystą dość długowiecznym. 90, tak jak tutaj liczę, 73 plus 19 to jest 83 i 92 lata, tak? 92 lata przeżył. To naprawdę bardzo okazały wiek. I to jeszcze trzeba przyznać, wypełniony twórczością prawie od wczesnej młodości aż po ostatnie chwile. Dlatego też i zostawił po sobie ogromny dorobek. Nie tylko malarstwa, ale także w innych dziedzinach kojarzonych ze sztukami wizualnymi, plastycznymi. Na przykład rzeźba, grafika, ceramika, projekty scenograficzne, projekty wnętrz, a więc projektowanie książek czy grafika użytkowa. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Niesamowity, wszechstronny artysta, także określanie go jako geniusza sztuki nowoczesnej jest jak najbardziej w jego przypadku zasadne. Należy też do najsłynniejszych artystów XX wieku i to nie tylko w obszarze sztuk plastycznych. Myślę, że można go umieścić w tej grupie najsłynniejszych artystów w ogóle działających, niezależnie od dziedziny, czy to będzie literatura, muzyka, film i tak dalej. Wszedł jak gdyby niemal do obiegu powszechnego, bo nazwisko Picasso, jak to się w Polsce kiedyś mawiało, trafiło pod strzechy. Jest ono znane także osobom kompletnie nie mającym nic wspólnego ze sztuką, kompletnie nie znającym się na niej, nie interesującym się tymi właśnie sprawami. To Picasso kojarzą właściwie chyba wszyscy. Wystartował jako niezwykle zdolne dziecko w rodzinie w artystycznej tradycji. Malarzem był też jego ojciec i jeszcze do tego nauczycielem rysunków. Najpierw uczył w Maladze, gdzie Picasso przyszedł na świat, a potem, gdy rodzina przeniosła się do Barcelony, to w tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych był wykładowcą.
bardzo wcześnie objawiwszy się talent Pabla, miał oczywiście tę szczególną tutaj, szczególny parasol ochronny ojca, który dbał o ten talent, widząc, że syn ma możliwości, które być może nawet przelicytują jego ambicje, które jakoś nie, do końca się w końcu nie zrealizowały, bo no, znanym i cenionym artystą nigdy się nie stał. Mamy tutaj fotografię młodego Picassa i obok autoportret namalowany 96, to więc ma 13 lat. A to już rysunek, gdy miał lat 11, a więc absolutnie rysunek dziecięcy. Walka byków i rząd gołębi u góry, wykonany zapewne przy innej okazji, bo te dwa jakby światy się ze sobą organicznie nie wiążą. Ale jak na rysunek 11-latka, to trzeba przyznać, że jest to rysunek bardzo dobry. Zarówno ukazanie tej właśnie fizjonomii gołębi, jak również ta zaaranżowana scena na Korlidzie jest rzeczywiście świadectwem daleko wykraczających poza normę umiejętności chłopca. A to już jest praca starego Picassa, mającego już 80 prawie lat. Znowu Korlida. Grafika barwna, akwatinta. Wygląda jak praca z tamtego okresu, jak praca dziecka. Wydaje się być, no, jakby jego talent stanął w miejscu. Jednak to złudzenie. Tak podsumował to po latach. Gdy miałem 14 lat, rysowałem jak Rafael. Potem całe życie uczyłem się rysować jak dziecko. No właśnie. Pablo Picasso należy do tej jakby grupy twórców współczesnych, awangardowych, których jakby zadaniem na samym początku startu w sztuce jest uwolnienie się od tego całego balastu akademickiego wykształcenia, które zdobywał studiując chociażby w Akademii San Fernando w Madrycie, gdzie przechodził przez te wszystkie etapy rysowania gipsów, potem studium z modela wyglądającego jak rzeźba, a więc musiał te wszystkie jak gdyby formuły przejść, by potem się z nich uwolnić jakby jak ze zbędnego balastu i w ten sposób jakby odnawiać język sztuki. W 1901 roku młody Picasso, który już zaistniał w lokalnym środowisku artystycznym Barcelony, wyjeżdża do Paryża. Ten jego pierwszy wyjazd wiązał się z awansem, który dla młodego artysty był niewątpliwie zakwalifikowanie jednego z jego dzieł na wystawę światową do Paryża, do pawilonu sztuki. No, dla chłopaka, który jest jeszcze bardzo młody, to na pewno ogromne wyróżnienie. Przy okazji oczywiście pierwszy kontakt ze stolicą sztuki światowej, jaką niewątpliwie był wtedy Paryż. Co prawda nie był to jeszcze wyjazd na stałe. Picasso wrócił po ponad pół roku pobytu we stolicy Francji z powrotem do Hiszpanii, odbywając studia wtedy właśnie, kończąc studia w Madrycie, ale po powrocie do Barcelony szybko decyduje się, żeby jednak do Paryża wrócić już bez powrotnie się w nim zainstalować. Ten pierwszy etap pobytu w stolicy Francji, zanim doszło do rewolucji kubistycznej, często jest dzielony na dwa jakby okresy w twórczości artysty. Okres błękitny i okres różowy. Ten pierwszy to lata 1901-1904, drugi 1905-1906. Oto idealny przykład dzieła powstałego w okresie błękitnym. Już chyba wszystko jest jasne i zrozumiałe. Po prostu tonacja barwna powstających wówczas dzieł sprowadza się w gruncie rzeczy do błękitu.
Jest to kolor dominujący, właściwie często traktowany monochromatycznie, czyli jak są to obrazy jednobarwne, w tym błękicie budowane, czy w błękitach, bo one są w różnych odcieniach też oczywiście. Skąd taka przedziwna formuła? Właśnie gdy Picasso jechał na tę wystawę światową zobaczyć swoje dzieło i doświadczyć Paryża po raz pierwszy, nie jechał tam sam. Towarzyszył mu dwóch kolegów, znajomych. Jednym z nich był młody poeta kataloński Casagemas. Gdy Picasso wrócił do Hiszpanii, Casagemas pozostał w stolicy Francji i tam doszło do tragedii. Ten młodzieniec o niezwykle delikatnej konstrukcji psychicznej doświadczył upokorzenia w relacjach intymnych z pewną kobietą i popełnił samobójstwo. Dla Picassa był to autentyczny wstrząs. Śmierć kolegi, którego zostawił tam we Francji, okoliczności z tym związane były dla psychiki młodego Picassa potężnym ciosem. I w efekcie doszło do okresowego załamania się też psychicznego artysty, a ten stan depresji, lęków, obaw, które wyzwoliły te właśnie sytuacje, zaowocowały serią takich właśnie przepojonych smutkiem, czy nawet jakimś swoistym bólem, żalem, rozpaczą dzieł. Obraz nosi tytuł Życie. Przedstawia parę młodych kochanków, dziewczynę i chłopaka, którzy obejmując się i tuląc, patrzą z jakimś swoistym smutkiem czy nawet przerażeniem na młodą matkę z niemowlęciem. W głębi jakby dwa obrazy stojące przy ścianie pracowni, też przedstawiające takie wtulające się w siebie nagie postacie kochanków. Dodam, że twarz tego chłopaka to jest portret Casagemasa, tego właśnie samobójcy. A więc w tym obrazie wyraźnie da się odczuć ducha jakby właśnie lęku przed życiem, treści, które jeszcze z XIX-wiecznej filozofii Schopenhauera o tym bólu istnienia czerpią pełnymi garściami. I w gruncie rzeczy ten obraz ma jeszcze pewne formy charakterystyczne dla symbolizmu. A więc tutaj jakby ta jego formuła dwudziestowieczna, nowoczesna dopiero się jak gdyby w zalążku kształtuje. A oto obraz właśnie, który pod wpływem wiadomości o śmierci przyjaciela namalował artysta, jakby składając mu hołd. Złożony, gdy na Wezgłowiu, prawda, ułożony na marach, właśnie czeka jakby na uroczystości pogrzebowe. Na skroni artysta wyraźnie zaznaczył jakby ślad po kuli, która tutaj, prawda, do głowy weszła po wystrzeleniu. Kolejne jeszcze dwa przykłady z tego okresu widzimy. Stary gitarzysta, 1903 rok. I już kończący etap niebieski, przykład grafiki. A więc obok malarstwa śledzimy już dorobek artysty także w tej dziedzinie. Skromny posiłek, para ubogich cyrkowców w trakcie właśnie wieczerzy przedstawiona. Starzec ślepy, który gdzieś siedząc na ulicy gra na gitarze, żebrząc o pieniądze. No to są właśnie treści, wątki, które idealnie jakby korespondują z tymi emocjami, które wyzwoliły się w młodym artyście. Czas oczywiście robi swoje i po pewnym okresie jakby emocje, lęki, napięcia zaczynają ustępować i wtedy jakby miękko artysta wchodzi w drugą fazę zwaną okresem różowym. Zmienia się tonacja ekspresji jego obrazów, a także oczywiście kolorystyka. Rozjaśnia się paleta barw, lekko wzbogaca, trzymając się często tonów właśnie, tak jak tutaj widzimy, delikatnych, pastelowych,
nabiera takiej właśnie większej poetyckości, mniejszego dramatyzmu. Róż rzeczywiście występuje bardzo często w tych obrazach. A co do tematów, rodzina kuglarzy, czyli wędrownych cyrkowców, klaun, woltyżerka, linoskoczek, a więc te osoby, które uprawiając sztukę wędrowną, uliczną, niosą ludziom przyjemność, radość, chwilę oddechu, rozrywki, ale wiodą życie skromne i ubogie. Są wagabundami, czyli jak to się określało, wędrującymi z miejsca na miejsce, koczownikami, którzy nigdzie nie zagrzeją dłużej na stałe, tylko będą właśnie tak wędrować przez świat, jak wędrują przez całe swoje życie. Jeszcze dwa przykłady z tego okresu różowego. Akrobatka na piłce i dwaj bracia na czerwonym tle ukazani. W obu tych samych mamy te same cechy jakby takiej stylizacji polegającej na wydłużeniu postaci w proporcjach, tym właśnie oszczędnym do gospodarowaniu przestrzenią i tym takim właśnie lirycznym nastroju. W 1906 roku okres różowy zostaje definitywnie zamknięty, a Pablo Picasso zaczyna przygotowywać się już do bycia kubistą. Oczywiście jeszcze tego nie wie, to dopiero jest pewien proces, który go do tego doprowadzi. Pomocnym w tym właśnie kształtowaniu się tego nowego kubistycznego języka będą wizyty w Muzeum Człowieka, o którym mówiłem w poprzedniej lekcji, gdzie Picasso studiuje, przygląda się rzeźbom afrykańskim, polinezyjskim i innym tego typu wytworom kultur pierwotnych. Ale również inspirujące są dla niego romańskie rzeźby, które można było bez trudu wtedy spotkać jeszcze w niewielkich kościółkach małych wsi i miasteczek Katalonii, czyli w okolicach Barcelony. Picasso oczywiście na wakacje często wraca do domu rodzinnego, no i wtedy podczas takich wędrówek odwiedza takie świątynie. Stamtąd między innymi tam kształtuje się taki swoisty, surowy styl malarski, w którym postać kształtowana jest niemal jak dłutem, przypominając rzeźbę. Oglądamy portret Gertrudy Stein. To ważne, gdzie musicie go koniecznie zapamiętać, z 1906 roku. Gertruda Stein była pisarką amerykańską, która zamieszkała w Paryżu, miała tam swoje lokum i gdzie przyjmowała w tym domu, w mieszkaniu, apartamencie dużym, licznych gości, środowiska artystyczne, stworzyła taki rodzaj salonu, do którego też trafił Pablo Picasso i tam był przyjmowany. W pewnym momencie ta dama zamówiła u artysty, a wcześniej kupując od niego sporo dzieł, zamówiła swój portret. No i Pablo Picasso wykonał to zadanie, które z początku nie wzbudziło entuzjazmu klientki, dopiero z czasem sława tego obrazu, która zaczęła szybko jak gdyby się wokół niego kształtować, sprawiła, że Gertruda Stein już życzliwszym okiem na to dzieło Picassa spoglądała. Tam mieliśmy jej zdjęcie. A teraz konteksty do tego dzieła niezwykłe. Oto obraz Augusta Dominika Engra, przedstawiciela klasycyzmu z pierwszej połowy XIX wieku. Portret pana Bertin. Pan Bertin był kapitalistą, potentatem prasowym. Posiadał kilka głównych tytułów, jakie ukazywały się we Francji po upadku Napoleona w tej pierwszej połowie XIX wieku. I dlatego też należał do tych najbardziej zamożnych i wpływowych ludzi. Engr, malując kogoś takiego, przedstawił go siedzącego w fotelu w półpostaci, rozpartego z tymi rękami, na których się wspiera na kolanach,
jak niemal Zeus czy Jowisz na tronie. Picasso w podobny sposób potraktował naszą Gertrudę Stein, też ją umieszczając jakby w takim fotelu, w tym wsparciu. Wyraźnie tutaj uczynił do tego dzieła aluzję, ale tak jak już mówiłem, najistotniejszy jest ten kontekst, czyli głowa Madonny z XIII wieku, z jednego z kościółków w Hiszpanii, romańska rzeźba, no to ewidentnie widać już tą podobną formułę, uproszczony rzeźbiarsko traktowany modelunek, który podkreśla tektonikę bryły. Dalej wyraźne, czytelne płaszczyzny, oszczędność anatomiczna, czy skróty w potraktowaniu anatomii. I mamy to, co mamy, punkt wyjściowy, by właśnie już kształtował się nam kubizm. Oczywiście portret Gertrudy Stein jeszcze jest dziełem prekubistycznym, jak to się często mówi, czyli w fazie tej wczesnej, wstępnej. Niektórzy jeszcze nie uważają tego za kubizm, ale to już są rozważania specjalistów, które nas niekoniecznie muszą obowiązywać. Kubizm jako zjawisko pojawi nam się w 1907 roku, czyli troszkę później, parę miesięcy po namalowaniu portretu Gertrudy Stein. I za chwilę zobaczymy, z jakim obrazem będziemy ten początek identyfikowali. I tak wchodzimy jakby w trzy fazy kształtowania się tego kierunku w sztuce. Fazę pierwszą, prekubistyczną lub sezanowską, tutaj trzeba byłoby użyć też tego określenia. Fazę analityczną i syntetyczną. Te rozróżnienie faz w kubizmie was absolutnie obowiązuje. Musicie to zapamiętać i potrafić je także dostrzec w dziełach, jakby rozróżnić. Co do daty, orientacja powinna być, ale jeżeli komuś się te daty troszeczkę poprzesuwają, tragedii nie będzie. Ale warto zwrócić uwagę, że od początku do końca kubizmu upływa stosunkowo niewiele czasu. 1907 rok, 1920 to jest kilkanaście tak naprawdę lat. Bo kubizm swojej tej istotnej, w istotnym czasie trwania rzeczywiście jakby zużył się, czy przeszedł te wszystkie swoje doświadczenia w dość szybko. Ale potem jakby reminiscencje, czyli jakby skutki oddziaływania tego kubizmu będą szerokie i rozległe w sztuce. Bowiem to był kierunek, który sam sobie miał dość wąski zakres treści, znaczeń, ale szybko stał się jednym z takich ważnych punktów odniesienia dla innych artystów, którzy przyswajali sobie tylko pewne elementy kubizmu, najczęściej te, które są z nim najłatwiej rozpoznawalne. I oto przed nami już ci dwaj czołowi przedstawiciele kubizmu, Pablo Picasso i Georges Braque, jak widzimy, byli niemal rówieśnikami, różnica jednego roku. No, Picasso miał szansę pożyć dużo dłużej niż Georges Braque, o całe 10 lat. W tej fazie, kiedy tworzyli kubizm, obaj współpracowali ze sobą bardzo ściśle, bo mieszkali blisko siebie, właściwie pod jednym niemal dachem. Wynajmowali pracownię, gdzie zaraz się przekonacie. Potem ich drogi się rozeszły i Pablo Picasso z tego kubizmu szybko zaczął, jak kameleon, zmieniać skórę i kształt swoich dzieł, a Georges Braque tym kubistą został właściwie już do końca swojej twórczości i życia. No i właśnie. Oto przed nami jedno z najważniejszych dzieł w historii malarstwa nowoczesnego. No można powiedzieć, że nie ma symbol sztuki XX wieku. Obraz zatytułowany Panny z Avignon, 1907 rok. Musicie go koniecznie znać, umieć rozpoznać, a także poddać analizie zarówno treściowej, jak i formalnej. No więc zaczynamy. Obraz powstał w Paryżu. Pablo Picasso mieszkał wówczas na Montmartre, w domu, który popularnie nazywano bateau lavoir, czyli jakby statek pralnia, tłumacząc to na polski dosłownie, chociaż oczywiście tu trzeba metaforą to rozumieć.
niewielka rudera piętrowa z poddaszem, nad którego dachami sterczały liczne kominy. Na dole była pralnia, więc jakoś to się ze statkami pływającymi po Sekwanie skojarzyło twórcom. W Bateau Lavoir znajdowały się do wynajmu pracownie za nieduże pieniądze możliwe do prawda, wynajęcia. I właśnie dlatego też stał się to Bateau Lavoir taką kolonią artystyczną, ważną dla ówczesnego świadka artystycznego Paryża. Obok Picassa, Braca mieszkał tam jeszcze szereg innych znanych artystów z różnych krajów, nie tylko Francuzów, bo ta kolonia miała taki międzynarodowy charakter. No i tam właśnie kształtował się ten obraz. Był malowany przez Picassa. Był malowany przez Picassa, a już w trakcie powstawania oglądający go koledzy zauważali jego nowatorską formę i to, że to dzieło może wywołać prawdziwe trzęsienie ziemi w środowisku artystycznym, nie tylko. Co nam artysta przedstawia? Piątkę aktów kobiecych, potraktowanych w sposób, jak do tej pory jeszcze się chyba nikt nie odważył, bo całkowicie niweczących podstawowe kanony ujęcia ciała kobiecego, który ukształtował się był w czasach starożytnej Grecji oczywiście. Od tego modelu klasycznego trzeba byłoby tu wyjść, by zrozumieć, jak daleką drogę tutaj artysta dokonuje. Te ciała są kształtowane niemal siekierą w drewnianych pniach, ostro, dysonansowo, z zaburzeniem proporcji, anatomii, z wyraźnym odwołaniem się do inspiracji sztuką afrykańską. Druga rzecz, którą tu artysta destruuje kompletnie, to przestrzeń. Przestrzeń rozumiana też w tradycyjny sposób od sztuki starożytnej, przede wszystkim renesansu, z tą koncepcją perspektywy zbieżnej, imitującej jakby głębię. Picasso eliminuje kompletnie nam tę właśnie głębię, wypełniając pola pomiędzy postaciami czymś na kształt jakby łamiącej się ostro draperii, tkaniny. I w ten sposób jakby te sprawia, daje efekt, że oglądamy tu bardziej relief niż przedstawienie iluzyjnie stwarzające głębię. A więc jest to już takie uderzenie jakby prosto w Nohala, słynne mimesis, prawda, starożytne, czyli to naśladownictwo świata. Picasso to wszystko tutaj destruuje. Obraz ma oczywiście swoje okoliczności powstania, które znamy. Mają one trochę no, wstydliwy charakter, bo panny z Awignonu to są nie jakieś nimfy czy rusałki z południa Francji, bo tam się miejscowość Awignon znajduje, tylko prostytutki pracujące w domu publicznym przy ulicy Awignon w Paryżu, który to lokal, przybytek Picasso odwiedzał i gdzie właśnie doszło do takiego dość no, drastycznego zdarzenia, po prostu krótko mówiąc, Picasso coś tam podłapał z chorobę wstydliwą, weneryczną, która oczywiście wtedy była dość trudna do leczenia, przede wszystkim samo leczenie miało charakter bardzo bolesny. No i u Picassa to wszystko oczywiście wyzwoliło taki swoisty, pojawiający się także i później w jego życiu, strach przed kobietami, taki rodzaj lęku przed właśnie mocą, jaką odznaczają się kobiety. I odczuwając te takie silne emocje, artysta tutaj tworzy coś na kształt dzieła talizmanu, jakby mającego mieć siłę właśnie odczarowywania tych właśnie
mocy przyciągających do kobiety mężczyzn. Stąd pojawiają się na twarzach przynajmniej dwóch z nich wyraźne, jakby w kształtach, maski afrykańskie. No właśnie, popatrzmy w kontekście dzieł sztuki pierwotnej. Oto rzeźba afrykańska, która właśnie pokazuje ten sposób kształtowania formy, którą bez trudu w pannach Zawinią rozpoznamy. I jeszcze jeden przykład właśnie konfrontacji takiej maski afrykańskiej z rytualnej, z jedną z twarzy panny Zawinią. Obraz malowany jest w dość niezbyt szerokiej gamie, chociaż oczywiście obecność tu barw ciepłych i chłodnych powoduje, że musimy użyć takiej przy analizie kolorystycznej określenia szeroka gama barwna, ale są to barwy zdecydowane, czyste, zestawione kontrastowo, błękit, róż, czerwień, biel, szarość, czerń. Artysta silnie też jak gdyby okonturowuje swoje formy, podkreślając właśnie liniami kształty. Obraz znajduje się dzisiaj w Nowym Jorku, w Museum of Modern Art. Widzimy go teraz na ścianie tego muzeum wraz ze zwiedzającymi, co pozwala oszacować mniej więcej wielkość. To jest duży obraz pod względem formatu, a sam format to prostokąt oczywiście zbliżony do kwadratu. No i w ten sposób znaleźliśmy się w fazie pierwszej, tak jak już powiedziałem, prekubistyczna, protokubizm lub sezanowska. Na ten termin szczególnie kładę nacisk, bo jest on idealny do określenia, jaki charakter ma na tym etapie kubizm. Po pierwsze, jak już widzieliśmy, odrzucenie perspektywy i przestrzeni atmosferycznej, geometryzacja, deformacja, wydobycie struktury podziału przedmiotu, tłumienie koloru, już się zaczęło. Co otwiera przed nami obraz panny Zawinion? Otwiera pierwszą fazę rewolucji kubistycznej, której zadaniem było stworzenie jak gdyby nowego sposobu pokazywania motywu malarskiego, czyli przedstawiania świata. Kluczem do zrozumienia tej pierwszej fazy jest twórczość Paula Cézanna, o którym mówiliśmy sobie w końcu jakieś dwa miesiące temu. Wielkiego postimpresjonisty, który właśnie odkrywał nowy język sztuki poprzez uproszczenia w stronę geometryzacji poprowadzoną. Tak jakby uciekając od tego impresjonistycznego gonienia za chwilowym wrażeniem, jakie odnosimy patrząc w danym momencie na świat, chciał Cézanne wydobyć to, co jest pod powierzchnią tego, na co patrzymy, ukryte. Jakby szkielet, kościec, strukturę wyprowadzoną z języka geometrii. I teraz obaj, Picasso i Braque, odwołując się do tego właśnie dziedzictwa Cézanna, idą jeszcze dalej i zaczynają ten świat upraszczać już do tego stopnia, że zamieniają się te przedstawiane elementy w geometryczne proste bryły. A w przypadku budynków czy innych elementów architektonicznych wręcz sześciany, po francusku sześcian to cube. I dlatego stąd nazwa, oczywiście znowu nazwę wymyślił pewien złośliwy krytyk, który zobaczywszy pierwszą wystawę kubistów i patrząc na te obrazy, takie właśnie od razu doświadczył wrażenie, że to ogląda same sześciany i tak mu się ten kubizm jako nazwa wykluła. Oczywiście znowu, tak jak w przypadku impresjonistów już mieliśmy, młodzi malarze ten termin kupują, czy fowistów, uznając, że mu im bardzo on pasuje, bo rzeczywiście ta nazwa do nich przylgnęła. Tu mamy dwa pejzaże Georgesa Braque'a, przedstawiające miejscowość znajdującą się na południu Francji, bardzo malowniczo położoną nad brzegiem Morza Śródziemnego. Miejscowość nosi nazwę Estac. No i właśnie widzimy te sześcienne domy piętrzące się wzdłuż, coraz wyżej pnące się po wzniesieniu,
a tutaj wiadukt, między którymi te domy są ściśnięte, a nad górą w wąwozie biegnie właśnie ten kolejowy wiadukt, a to już zdjęcie tej miejscowości współczesne, gdzie rzeczywiście możemy idealnie odczuć to, na co Georges Braque patrzył ponad 100 lat temu. I jeszcze właśnie Cézanne, który też Westak malował, tyle że ładnych parę lat wcześniej przed Georgesem Braquiem i gdzie właśnie ta rodząca się koncepcja uproszczenia geometrycznego jest właśnie już wyraźnie widoczna. To z kolei pejzaż Picassa, fabryka w Horta de Ebro w czasie wakacyjnej wyprawy do Katalonii w pewnej małej miejscowości, zakład produkcyjny i domy zrobiły na Picassie wrażenie i stały się też inspiracją do takiego zespołu pejzaży o kubistycznym charakterze. Ten obraz Picasso warto sobie tak wzrokowo ogarnąć i zapamiętać. To, co zrobili w tej pierwszej fazie, było tylko preludium do tego, co postanowili zrobić dalej obaj malarze. I wkraczamy w ten sposób w drugą fazę, zwaną kubizmem analitycznym. I to jest jakby, czy fazą analityczną to jest najlepiej do zapamiętania. Ta druga nazwa, kubizm hermetyczny, damy sobie ten święty spokój. Co się teraz będzie działo? Bryła zostaje rozłożona na części elementarne, oglądana z kilku stron jednocześnie. Pryzmatycznie rozbijają się kształty przedmiotów, czyli jakby ktoś rozwalił je, tak jak się rozstukuje się, powiedzmy, powierzchnia lustra na takie drobne cząstki. Zanikają granice pomiędzy tym, co jest przedmiotem, a co jest jego tłem. Kontur, który kształtuje formę, się rozrywa i w związku z tym ciągłość tego konturu formy zostaje rozerwana, a obrazy monochromatyczne, praktycznie że niemal wyzbyte kolorów. Na tym etapie twórczość obydwu malarzy tak się do siebie zbliży, że tak szczerze powiedziawszy, to tylko wytrawni znawcy, patrząc na te dzieła, nie wiedząc, kto je namalował, byliby w stanie określić, które dzieło jest obrazem Picassa, które Georgesa Braque'a. Co się dzieje właśnie w tej nowej fazie, teraz zobaczymy. Już widzieliśmy ten pierwszy obraz z Estac malowany w fazie cezanowskiej, a popatrzcie, co się dzieje w tym drugim z 1910 roku, czyli dwa lata później i już wiemy, co tu się dzieje. Te same domy jakby zostają rozbite, rozczłonkowane, rozwalone na pryzmatyczne części. Pozostając w twórczości Georgesa Braque'a, martwe natury. Artyści właśnie na tym etapie głównie malują albo martwe natury, albo pejzaże, albo postacie. I dokonują tego właśnie swoistego eksperymentu. Forma, którą najpierw uproszczono i zgeometryzowano, teraz zostaje jakby poddana analizie, oglądowi z różnych stron naraz. A efekt tego oglądania widzimy w obrazie, bowiem każdy z przedstawionych tutaj przedmiotów jest złożeniem tych różnych ujęć i dlatego one się rozwalają, tak jak na przykład ten dzbanek, skrzypce, które widzimy w tej martwej naturze. A ten proces jakby rozwalania idzie coraz dalej i na przykład już w tym drugim obrazie, powstałym rok później, tej martwej naturze, już praktycznie prawie niemal tego przedmiotu nie rozpoznajemy, bo już tylko zarys jakiegoś gryfu, skrzypiec czy jakieś szczątkowe elementy łuków formy dają się tutaj nam rozpoznać. A więc można powiedzieć, że na tym etapie obrazy kubistyczne niebezpiecznie zbliżają się do granicy abstrakcji. Niewiele już brakuje, żebyśmy przekroczyli tę granicę i świat byłby już światem nie przedmiotów, tylko światem nieprzedstawiającym. Artyści wyczuwali, że tutaj zbliżają się do pewnej groźnej i absolutnie przez nich niepożądanej granicy, dlatego też stosowali w tych obrazach pewne elementy, które ich zdaniem miały
utrzymać się jak gdyby w tym kontekście świata realnego. Teraz z kolei Picasso i dwa portrety. Oba przedstawiają marszandów, czyli tych, którzy handlowali obrazami. Obaj odegrali, zwłaszcza w karierze Picassa, ogromną rolę w tej fazie wczesnej, błękitnej, różowej. Bardzo Picassem zajmował się Ambroise Vollard, który w swoim czasie też był głównym handlarzem obrazów Renoira, a potem Cezanna. Henryk Anweiler przejmuje Picassa na tym etapie, kiedy już Vollard traci troszeczkę zainteresowanie, bo nie do końca rozumie tego języka sztuki, tego malarstwo. A Kahnweiler już jest wydanie bardziej jak gdyby z nim oswojony i stąd przejmuje jak gdyby kupowaniem od Picassa obrazów, a potem oczywiście próbuje je propagować i zarabiać na nich. Oczywiście warto zobaczyć zdjęcia obu panów, bo wtedy możemy ocenić, czy artyście udaje się jednak utrzymać pewne istotne dla portretu podobieństwo. No i rzeczywiście, faktycznie widzicie, ta twarz Vollarda jest w obrazie w jakiś sposób wciąż jeszcze dająca się rozpoznać, a to samo teraz zobaczymy w przypadku pana Kahnweilera. I znowu mamy tę twarz o takich ostro, skośnie ściętych liniach policzkowych, wyczuwalną w tym obrazie. Zacząłem mówić o tym, że w fazie analitycznej artyści, wyczuwając, że się niebezpiecznie do tej granicy abstrakcji zbliżają, stosują pewne środki. Co to było? Na przykład wprowadzają do obrazu litery albo fragmenty słów. Tak jakby je tam do tego wprowadzano, wklejano. Oczywiście to nie jest jeszcze kolaż, dopiero teraz będziemy mieli do czynienia z czystym kolażem, ale był to pierwszy taki jakby zwiastun, że trzeba coś zrobić, żeby jednak ten związek z rzeczywistością odbudować. I to się zaczyna dziać od 1912 roku i kubizm tym samym przechodzi w ostatnią swoją fazę zwaną syntetyczną. I tutaj rzeczywiście kluczowym dla tej nowej fazy będzie kolaż, czyli nowa technika stosowana w sztuce, którą właśnie obaj panowie wprowadzili do krwiobiegu artystycznego, bo kolażu wcześniej przed nimi nie było. Od collier, francuskie słowo kleić, pochodzi ten termin. Możemy używać oczywiście polskiej, spolszczonej wersji pisowni tego terminu, tak jak widzimy tu rzecz z kropką. A na czym polega kolaż? No właśnie, polega na tym, że do obrazu zostaje wprowadzony fragment realnej materii, na przykład gazeta, fotografia, tkanina, tapeta, etykietka z jakiegoś pudełka czy z innego jakby produktu zdjęta. Jedna jest tutaj kluczowa zasada. W przypadku kolażu element wklejany jest płaski. Nie może to być przedmiot lub jego fragment, bo wtedy byśmy już nie mieli kolażu, tylko coś innego. A co? Asamblaż, o czym jeszcze będzie dalej mowa. No i właśnie, ten kolaż pozwala uprościć formę, a jednocześnie przywrócić jej rozpoznawalność. I dlatego też ten świat, który się nam pojawi, już rozpoznawalny, będzie budowany swoistymi jakby formą znaków. Bez trudu rozpoznamy instrument muzyczny, jak skrzypce czy gitary i tak dalej, i tak dalej. Obraz ma swoją czytelną konstrukcję i wraca jeszcze kolor. Oto właśnie przykłady tej trzeciej fazy. W tej pierwszej, wczesnej fazie często kolaż łączy się z rysunkiem, bo to są jakby jeszcze eksperymenty. Picasso potem przypisywał sobie wynalazek kolażu, ale dzisiaj większość badaczy skłania się, że to raczej Georges Braque był tutaj pionierem. I jego pracę oglądamy i widzimy fragmenty różnych właśnie kawałków klejonych, jak fornir, gazeta czy jakiś okleina z wzorkiem. A to jest pierwsza praca z wykorzystaniem kolażu u Picassa.
Martwa natura z plecionką. Oczywiście nie ma tutaj realnej plecionki. To jest jej fotografia, zdjęcie takiego ratanowego wypełnienia krzesła czy innego mebla, które zostaje połączone z elementami jeszcze wciąż widocznego tutaj kubizmu analitycznego, ale ten obraz już musimy zajrzeć do fazy syntetycznej przez tę właśnie plecionkę. No i mamy to, o czym mówiłem, te litery. Jest to fragment słowa, trudno powiedzieć, którego z francuskich terminów tutaj Picasso użył, czy jouer, czyli grać, bawić się, czy journal, dziennik. Ale to jest właśnie jakby nieistotne. Dla niego liczy się jakby litera, która jako swoją formą nadaje temu czemuś, co się staje już prawie nierozpoznawalne, konkretności, wymierności. I to samo teraz robi też ta plecionka, która tutaj zostaje w to wszystko wklejona. No i już pozostając przy pracach Picassa z wykorzystaniem kolażu, widzimy pracę tworzącą skrzypce z gazetami i fragmentami jakiegoś właśnie forniru imitującego słoje drewna. A to jest ciekawy przykład właśnie przedmiotu, który Picasso stwarza za pomocą tektury, papierowej rurki, sznurka i tak dalej. To jest już właśnie przykład asamblażu, czyli przestrzennego dzieła tworzonego z przedmiotów konkretnych. I oczywiście też dzięki tym płaszczyznom całość staje się jakby formą gitary. I tu jeszcze jeden taki przykład mamy przestrzennego kształtowania jakby nowej wersji przedmiotu. I to już jest teraz w malarstwie. Jesteśmy w fazie syntetycznej, obrazy Pabla Picassa, Arlekin. Oczywiście wygląda to jak kolaż. Każda płaszczyzna jest jakby wycięta jak w formie sylwetowej, ale to jest już tylko imitacja kolażu, bo to wszystko jest malowane przez naszego malarza, ale wyraźnie widzimy, jak bardzo ten kolaż dopomógł w stworzeniu tej formy syntetycznej. I jeszcze jedna praca, Trzej muzykanci, nam się tutaj teraz wjechała z 21 roku, na tej samej jakby formule oparta. Picasso w początkach lat 20. już wyraźnie zaczyna się troszeczkę kubizmem nudzić. Wojna pierwsza światowa już się 2 lata temu zakończyła. Powoli zostają jakby zabliźniane rany, które zadała w Europie. Paryż znowu jest miejscem rozrywek, do którego ciągną tłumy z różnych części świata, by się tam bawić, uczestniczyć w życiu także kulturalnym. Dlatego też i Picasso w tym nurcie życia zaczyna coraz intensywniej działać. Między innymi jeszcze w około 1917-18 roku, czyli tuż po zakończeniu wojny, wchodzi w światek teatru, ale bardzo specyficznego. Mianowicie w Paryżu organizuje się zespół rosyjskich tancerzy. Sprowadza je do Paryża bardzo zdolny i niezwykle ważny dla dziejów sztuki XX wieku impresario, czyli taki aranżujący tę całą instytucję przedsiębiorca. Nazywał się Sergiusz Diagilew. Pierwotnie miał być pianistą, ale trwałe uszkodzenie dłoni wykluczyło taką szansę, żeby tę karierę zrobić jako muzyk. Dlatego też postanowił inaczej się z tą muzyką związać. No i szybko przyjeżdżając do Paryża orientuje się, że dokonania Rosjan na tym polu są tam kompletnie nieznane. I wyczuł, jak się okazało słusznie, że jest to luka, którą można wypełnić i przy tym się nieźle też dorobić. Dlatego też sprowadził na pierwszy ogień takie klasyczne balety rosyjskie, jak Jezioro Łabędzie Czajkowskiego czy Dziadek do Orzechów. I one oczywiście od razu, że tak powiem, zachwyciły Francję, stolicę Francji. I widząc, że rzeczywiście jest szansa, zorganizował zespół młodych tancerzy, ściągnął kompozytorów, choreografów i plastyków, scenografów z Rosji i tak powstały balety rosyjskie. Miały one ogromny wpływ na
artystyczną rewolucję w sztuce XX wieku, oczywiście przede wszystkim w dziedzinie muzyki i teatru, ale także nierozerwanie wpłynęły na bieg spraw w sztuce, albowiem zarówno ci z Rosji wprowadzeni artyści, jak i również współpracujący z Rosjanami malarze tworzący we Francji, na przykład właśnie Picasso, Braque i paru innych jeszcze, uczynili z tego właśnie teatru i jego premier ważny też obszar narodzin nowej koncepcji plastycznej widowiska. I tu Picasso odegrał ogromną rolę, bowiem rzeczywiście szybko dał się skusić Diagilewowi i zaczął projektować scenografię dla zespołu, kostiumy i tak dalej. No i właśnie to zbliżenie z zespołem tancerzy baletów rosyjskich zaowocowało także w życiu osobistym naszego artysty, bo krótko mówiąc, jedna z rosyjskich tancerek, Olga Chochłowa, szybko wpadła w oko kochliwemu Hiszpanowi i owinęła go sobie, krótko mówiąc, wokół palca tak, że w końcu poprowadził ją do ołtarza i została jego pierwszą żoną. Ten moment zmiany statusu swojego Picasso oczywiście od razu w sztuce zauważył, zwłaszcza jak dość szybko przyszedł na świat jego pierwszy syn. Ta stabilizacja, jakiej się poddał, życiowa stabilizacja Pablo Picasso, żyjący dotąd jako cygan, zaowocuje właśnie pojawieniem się zmian w sztuce i ukształtowaniem okresu, który nazwano potem okresem neoklasycznym. Tak jakby zaprzeczając swojej dotychczasowej awangardowej formule, Picasso wraca do korzeni, do źródeł i to zarówno tego języka klasycznego, jak i nawet antyku. Zaczniemy oczywiście od Olgi Chochłowej, tancerki i żony artysty, którą tutaj widzimy. Zwróćmy uwagę na ten portret po prawej stronie, gdzie ona w takim szalu wzorzystym a la rosyjski sobie siedzi. Ten obraz wyraźnie świadczy o nawiązaniu do Engra. Znowu tu nam wrócił August Dominique Ingres, przedstawiciel klasycyzmu. Picasso świadomie do niego tutaj znowu się odwołuje. A tu już oczywiście zdjęcie Olgi Chochłowej pozującej do tego obrazu. A tu już mamy z kolei odniesienia do antyku niemal, tych dwóch młodych mężczyzn na plaży z 23 roku i charakterem i treścią zdecydowanie dają jak gdyby taką próbę nowej interpretacji formy klasycznej, oczywiście uproszczonej, syntetycznej, ale jednak odczuwalnej z tą taką właśnie jakby inspiracją sięgającą sprzed stuleci. Także i w tym obrazie matka i dziecko jest coś jakby z kształtu dzieła renesansowego. Oczywiście nie są to stylizacje, ale wyczuwalna jakby jest tutaj taka próba nawiązania dialogu. A to z kolei już oczywiście syn artysty, Paulo, jako młody arlekin na krześle siedzący sobie w stroiku i para kochanków. Związek z Olgą Chochłową w pierwszej fazie miał absolutnie idylliczny charakter, choć jest to zaskakujące, bo Olga Chochłowa szybko pokazała charakterek. Była kobietą mocną, o silnej osobowości, mającą bardzo zdecydowane własne wyobrażenie, jak ma wyglądać to małżeństwo. Była, krótko mówiąc, raczej przedstawicielką mieszczaństwa zamożnego, bogatego i taki sobie wyobrażała styl życia. Ustabilizowany, mąż, żona, dzieci, dom, obiady w ustalonej porze, salon z kryształami i tak dalej, i tak dalej. Picasso jednak, oczywiście Olga Chochłowa też odcięła go od starych znajomych, przyjaciół malarzy, których zabroniła przyjmowania w domu, no bo nanoszą brud i w ogóle zachowują się skandalicznie, są pijani i tak dalej. No i dlatego Picasso zaczyna w pewnym momencie oddzielać swoje życie osobiste od życia zawodowego. Wynajmuje sobie z dala od mieszkania pracownię i to jest już jego azyl. Tam z kolei Olga Chochłowa nie będzie miała wstępu.
wytwarza się pomiędzy nimi także coraz większy dystans. Picasso się zaczyna dusić w tym związku małżeńskim, w tym rodzinnym świadku, który sobie Chochołowa wyobraziła. Dlatego też zaczyna być coraz bardziej otwarty na zmiany, a że też powoli zmienia się jego wiek. Starzeje się, krótko mówiąc, to zaczyna odczuwać potrzebę jakby potwierdzenia swojej nadal męskiej atrakcyjności. I stąd u boku Picassa pojawią się kochanki. Jedną z nich była Marie-Thérèse Walter. Artysta poznał ją w domu towarowym i tam nawiązał z nią relację, która zamieniła się w bardzo taki intensywny związek miłosny. Marie-Thérèse była od Picassa chyba 20 lat młodsza. Była, Picasso miał 40 lat, jeden, a ona zdaje się była wtedy nawet więcej niż 20, ona miała wtedy zdaje się 18 czy 17 lat, kiedy go poznała. Pojawia się w jego obrazach. Marie-Thérèse malowana jest miękkimi, owalnymi kształtami, w których to formach kubizm syntetyczny zdaje się znowu wracać. To już nie jest oczywiście obraz, który można klasyfikować jak wcześniej, jako przykład neoklasycyzmu, chociaż znowu Ingres jest tutaj ewidentnie wykorzystany. Ten wielki twórca awangardy XX wieku miał szczególną słabość do tego przedstawiciela klasycyzmu, nie da się ukryć. A to już zdjęcie Marie-Thérèse. Była to relacja bardzo nieszczęśliwa, szczerze powiedziawszy, z biegiem czasu. Marie-Thérèse za wejście w osobisty świat Picassa z nim relacji zapłaciła dość wysoką cenę. Była to bowiem dziewczyna o dość słabej psychice. I ten macho silny i tak dalej, Właściwie spychał ją do takiej roli najbardziej upokarzającej, nie dając żadnych jakby perspektyw na poprowadzenie jej do ołtarza, no bo tym bardziej już miał przecież żonę, a Chochołowa, kiedy już wyszło na jaw, że mąż ją zdradza, no jedyne na co się zgodziła, to na separację. Do końca życia blokowała możliwość artyście ponownego małżeństwa. Dlatego te kobiety już, którymi Picasso się wiązał, bo Marie-Thérèse okazało się nie była jedyną, właśnie miały taki dość niepewny status kochanek. Jeszcze jeden obraz Marie-Thérèse oglądamy, gdzie ona też właśnie tymi miękkimi, owalnymi kształtami, jakby oddającymi ducha, charakter tej osoby maluje. No właśnie. Dość szybko Marie-Thérèse przybywa rywalka. Dora Marto, z kolei fotograficzka, jugosłowianka, która w Paryżu zaczęła robić karierę swoimi zdjęciami reporterskimi, a która była jakby kompletnym przeciwieństwem Marie-Thérèse. To kobieta silna, zdecydowana, o wyrazistym charakterze, lubiąca chodzić także czasami w strojach jak mężczyźni, czyli w portkach, co było jeszcze wciąż zjawiskiem budzącym sensację. I dlatego też Picasso, ulegając fascynacji tej kolejnej damie, zaczyna ją malować, tyle że jak widzimy, wykorzystuje ostre, łamiące się formy geometryczne. A to już nasza Dora Maar na zdjęciu. I tak się ten świat Picassa kotłuje. Oczywiście te dwie panie nie będą jedynymi, z którymi artysta wejdzie w bliższe, miłosne czy erotyczne związki. Ten mający 40, 50 z czasem twórca jest takim idealnym wcieleniem właśnie silnego mężczyzny, który mimo upływu wieku zachowuje tę swoją potencję, moc, ale która by w pełni tryskała twórczością, energią, mocą artystyczną, musi mieć też podnietę w tej młodej, inspirującej muzie.
I oto seria grafik Aquafort, w których artysta jakby zawarł tę tak dla niego istotną konstrukcję. Starszy rzeźbiarz i młoda modelka, która oboje nadzy, ale tu wyraźnie jakby widać, z czego płynie jak gdyby źródło inspiracji. Takich wcieleń artysta jeszcze kilka sobie potem zafundował. Jedno z najważniejszych było odkrycie dla swoich własnych wyobrażeń postaci Minotaura. To mityczne stworzenie minojskie z Krety, na poły byk, na poły człowiek, wydawało się idealnie artyście pasować do niego samego. Czuł w sobie właśnie z jednej strony tę racjonalność człowieka, kreatywnego artysty, intelektualisty subtelnego. Picasso także pisał przecież utwory, także sztukę teatralną, wiersze i tak dalej. A z drugiej strony no, całkowicie jakby zdanego na instynkty zwierzęcia, tego właśnie silnego byka, co on pół byk, pół człowiek, idealnie jakby opisywało, jak się domyślamy, samego twórcę. Dlatego mamy tutaj zdjęcie, które Picasso sobie już po wojnie zrobił na plaży nad Morzem Śródziemnym, gdzie skonstruowaną przez siebie maskę byka ubrał. A Minotaur pojawia się nam tutaj w tym obrazie i odtąd będzie już też stałym elementem pojawiającym się w jego dziełach. I jeszcze jeden wątek, który nie mógł po prostu nie zostać przez Picassa zauważony i przyswojony. To oczywiście korrida, walka na arenie toczona przez matadora, toreadora czy picadora z bykiem. Walka, w której oczywiście byk najczęściej ginie, ale też zdarza się, że to byk pokonuje człowieka, więc to jakby jest walka z losem, która może się zakończyć albo dla jednej, albo drugiego przeciwnika, ale nieuchronnie któregoś z nich śmiercią. A więc to jest ta walka jakby na śmierć i życie, która według Picassa idealnie opisuje samo życie człowieka, które jest takim swoistą walką nieustanną z tym losem, którego byku osabia. I oglądamy z 1933 roku Śmierć Toreadora, jeden z pierwszych obrazów, w których artysta wprowadza ten wątek z powrotem do swojej twórczości. I tak powoli zbliżamy się do wybuchu II wojny światowej. Takim preludium do tego, co się stało na skalę całego kontynentu, a nawet szerzej świata, były wydarzenia, jakie się rozegrały w jego rodzinnej Hiszpanii w 1937 roku. Otóż po wyborach do parlamentu, w których zdecydowaną przewagę uzyskały siły lewicowe, środowiska ultraprawicowe, także związane z kościołem oraz armią, postanowiły zorganizować spisek, zamach stanu i obalić tak właśnie ukształtowany lewicowy rząd. Doszło do wojny domowej. W tę wojnę oczywiście zaangażowały się szybko wielkie potęgi z zewnątrz. Po stronie republikanów, jak ich nazywano, czyli zwolenników tego lewicowego rządu, stanęły takie państwa przede wszystkim jak Związek Radziecki, a walczący przeciwko nim siły prawicowe z dowódcą i głównym przywódcą, czyli generałem Franco, wsparli Niemcy już po dojściu do władzy Hitlera i oczywiście faszystowskie Włochy. Dlatego też obie strony były tutaj zaopatrywane w broń, a także liczne oddziały ochotników, które walczyły po jednej i po drugiej stronie. Była to wyjątkowo wyniszczająca, okrutna wojna domowa, która pochłonęła tysiące ludzi, istnień. Jednym z epizodów tej wojny było zburzenie małego baskijskiego miasta o nazwie Guernica. Miało ono miejsce w 1937 roku. Była to zbrodnia, którą popełniło lotnictwo niemieckie Luftwaffe, które właśnie na to miasto zrzuciło sporą ilość bomb. Chociaż nie było tak naprawdę realnego powodu, bo miasto nie miało jakiegoś strategicznego znaczenia na linii frontu, ani także nie było ważnym ośrodkiem oporu ze strony
sił republikańskich. Wiele na to wskazuje, że Niemcy zorganizowali sobie tutaj taki poligon doświadczalny przed już wyraźnie, jak gdyby dojrzewającą wojną. Przećwiczyli nalot taki bombowy, który miał wykończyć nalot dywanowy, jak się mówiło potem, które kwartał po kwartale miasta burzyło. Te bomby spadły na miasto kompletnie nieprzygotowane do takiego biegu spraw. Dlatego zginęły tutaj właśnie prawie wszyscy mieszkańcy, których w domach te bomby zastały. Były to głównie kobiety, starcy i dzieci, bo mężczyźni, którzy mieli walczyć, poszli po prostu jako partyzanci w góry i tyle. Zbrodnia została zdemaskowana dzięki fotografom wojennym i dziennikarzom, którzy dotarli dość szybko na miejsce, zrobili przerażającą serię zdjęć pokazujących to bestialstwo. No i prasa światowa od razu oczywiście to podchwyciła, więc zrobił się z tego, jak to się mówi, niezły dym. Na Pikasie te wszystkie wydarzenia były tragicznym, bolesnym wstrząsem, był ciosem w jego właściwie takie poczucie zwięzi z ojczyzną. Co prawda był też człowiekiem jak kosmopolita, człowiekiem świata, w Paryżu czuł się jak u siebie w domu, ale jednak ta jego hiszpańskość po prostu cały czas w nim też siedziała. Oczywiście był jak najbardziej po stronie tego lewicowego rządu republikańskiego i dlatego też, kiedy to wydarzenie stało się sławne, artysta postanowił go uwiecznić, malując jeden z najbardziej sławnych swoich arcydzieł. Oto przed nami obraz zatytułowany Guernica, czyli tak jak nazwa tej miejscowości. Swoisty, wielki, potężny fryz, będący takim rekwiem nad zabijanym miastem, ginącymi ludźmi, wykonany oczywiście z użyciem formuł malarstwa kubistycznego, oczywiście kubizmu syntetycznego, z tymi sylwetowymi, czytelnymi formami, jakby wycinanymi. Praca o zawężonej gamie lub wręcz monochromatyczna, są tu co prawda tony ziemi jak brązy, ugry, łączone z szarością, bielą i czernią. To jedno z najsłynniejszych dzieł będących swego rodzaju jakby protestem przeciwko zbrodni, jaką jest wojna, ludobójstwu. Obraz był po namalowaniu przez Picassa jakby dedykowany narodowi hiszpańskiemu. Oczywiście do Hiszpanii trafić nie mógł, więc wylądował ostatecznie w Stanach Zjednoczonych, gdzie przez kilkadziesiąt lat był eksponowany w Muzeum of Modern Art. Ale kiedy doszło do po śmierci generała Franco demokratycznych przemian w Hiszpanii, dzieło mogło wreszcie trafić do Hiszpanii i obecnie eksponowany jest w Muzeum Królowej Sofii w Madrycie, czyli takim czołowym muzeum sztuki nowoczesnej, jaki w stolicy Hiszpanii się znajduje. Oglądam jeszcze fragment Guerniki i też znowu zdjęcie z sali muzealnej, gdzie obraz jest eksponowany. W czasie trwania II wojny światowej Picasso bardzo dużo zaryzykował, zostając w Paryżu. Paryż bowiem zajęli Niemcy i okupowali go przez parę ładnych lat. Oczywiście ta okupacja Paryża była mniej drastyczna i tragiczna w skutkach niż okupacja ziem polskich i polskich miast jak Warszawy, ale jednak niemniej Picasso był powszechnie znany na świecie jako przedstawiciel sztuki nowoczesnej o właśnie takich, a nie innych politycznych poglądach. Jednak Niemcy nie aresztowali Picassa, jako obywatela hiszpańskiego był na swój sposób tolerowany. Cały czas pracował, malował, a obrazy powstałe w czasie wojny mają ten właśnie tragiczny, traumatyczny charakter. Najczęściej są to martwe natury właśnie z pojawiającymi się głowami wołu czy czaszkami zwierzęcymi. Picasso także oczywiście współpracował z ruchem oporu działającym w podziemiu, na mniejszą skalę oczywiście niż na ziemiach polskich, ale jednak trzeba przyznać, że w Paryżu i w innych częściach Francji
funkcjonowały oddziały partyzanckie, czy też ruch oporu, który przeciwko Niemcom miał różne działania i tu Picasso był, miał z nimi kontakty i współpracował. Po II wojnie światowej oczywiście Picasso wraca znowu do swojej pozycji artysty już o ugruntowanej renomie. Oczywiście pod względem poglądów pozostaje wciąż człowiekiem lewicy, a nawet można powiedzieć, że wręcz tej skrajnej, bo zapisuje się do Komunistycznej Partii Francji i staje się jej aktywnym członkiem. Oczywiście z tej perspektywy patrzy na wydarzenia, jakie mają miejsce po wojnie, kiedy już zaczyna się zimna wojna, czyli wielki konflikt między światem Zachodu i Stanami Zjednoczonymi, a państwami skupionymi wokół Związku Sowieckiego, czyli państwami komunistycznymi. Pierwsza konfrontacja już taka gorąca pomiędzy tymi dwoma światami dokona się w Korei, gdy partyzanci komunistyczni inspirowani przez Chiny rozpoczynają próbę zajęcia i przewrotów w Korei i zrobienia podobnego jak w Chinach, podobnej jak w Chinach rewolucji. To oczywiście siły wierne dawnemu rządowi rozpoczynają walkę i tak zaczyna się wojna domowa, a ONZ, która ostatecznie w to wszystko wkracza, wysyła tam wojska amerykańskie jako wojska, które mają zaprowadzić, zapobiec dalszemu wyniszczaniu się Koreańczyków i ostatecznie zostaje ustanowiona jakby granica podziału. Tak się rodzi nam sytuacja obecna, jaką mamy na Półwyspie, czyli dwa państwa, Koreę Północną i Koreę Południową. Dla komunistów oczywiście jest to okazja do propagandowego jakby pokazywania Ameryki jako państwa imperialistycznego, który prowadzi interwencję kolonialną niemal. I stąd Picasso jakby tymi emocjami powodowany maluje obraz zatytułowany Masakra w Korei. Grupa nagich kobiet z dziećmi staje jakby rozstrzelana przez pluton, który ma właśnie za chwilę wymierzyć się i strzelić w ich kierunku, ale też popatrzmy, to są te pewne elementy jakby zbroi niemal antycznych. Ale niewątpliwie ten obraz zdradza podobieństwo do innego słynnego arcydzieła, rozstrzelanie powstańców madryckich, Goi. Picasso świadomie tutaj sięga po ten słynny hiszpański pierwowzór protestu przeciwko zbrodniom wojennym, aby w ten sposób jakby zaangażować się w konflikt koreański. Jest oczywiście jednym z wielkich głosicieli idei pokoju, który ma w świecie po II wojnie światowej zapanować. Jednym z takich najbardziej znanych jakby gestów w tym kierunku artysty jest zaprojektowanie znaku, symbolu pokoju, czyli tego gołąbka z gałązką oliwną w dziobie. Teraz go właśnie widzimy, ten słynny gołąbek pokoju, który potem w wielu wariantach i wersjach był wykorzystywany właśnie na całym świecie, także i u nas. Picasso był wtedy w Polsce. Był rok 1948, przyjechał do naszego kraju na zaproszenie organizatorów Światowego Kongresu we Wrocławiu, intelektualistów w obronie pokoju. Z tej okazji do Polski przyjechał też cały szereg takich artystycznych luminarzy jak Picasso. Oczywiście zaczął wizytę w naszym kraju od przyjazdu do Warszawy i widok wstrząsający zniszczonego miasta zrobił na nim przeogromne wrażenie. W czasie wizyty w Muzeum Narodowym, które cudem ocalało wśród tego morza ruin, gdy oglądał zgromadzone tam często popalone dzieła, które z wojny wyszły, wzruszony postanowił ofiarować dar, bowiem przywiózł ze sobą w ramach tak zwanych suwenirów, czyli prezentów, walizkę wypełnioną wykonanymi przez siebie ceramicznymi talerzami. I one to właśnie trafiły do kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. To jest najcenniejszy zbiór dzieł Picassa, jakie w Polsce mamy, te talerze, które warszawskie muzeum posiada. Artysta ceramiką zainteresował się już dopiero po II wojnie światowej, kiedy na południu Francji kupił posiadłość z pracownią ceramiczną, gdzie był piec i gdzie zaczął się właśnie ta jego przygoda z ceramiką. Kształtował nie tylko malarsko te rzeczy, ale także same talerze na kole garncarskim
sobie modelował według własnych jakby pomysłów, a potem oczywiście robił ich dekorację malarską i nadzorował proces wypalania. Ofiarował także obrazy, oczywiście nie miał ich ze sobą, więc zaproponował, że potem po powrocie do Paryża zaprosi odpowiednich przedstawicieli Muzeum Narodowego, żeby takie obrazy jako dar wybrali sobie z tego, co on w pracowni ma. Ale już w tym czasie szykowała się zimna wojna już na całego i po wprowadzeniu w 40, pod koniec 1948 roku socrealizmu władze komunistyczne nie były zainteresowane, żeby takie awangardowe w swojej formule malarskiej dzieła pojawiły się w Polsce i dlatego na talerzach się tylko skończyło. W tej końcówce, która po wojnie jeszcze mamy do obejrzenia, starzejący się artysta często podejmuje, tak jak już widzieliśmy wcześniej, świadome dialogi z dziełami z przeszłości, na przykład Panny Dworskie, czyli Las Menina z Velázqueza. Od 1957 roku artysta zaczyna ten obraz jakby reinterpretować w swoistym języku kubistycznym i powstaje tych Panien Dworskich cała seria, kilkadziesiąt obrazów. A tu z kolei mamy Śniadanie na trawie Maneta, które Picasso na swój sposób też poddał własnej obróbce. Tworzy obok obrazów te liczne grafiki. Do zapamiętania będzie ta litografia ukazująca byka, bo jest to doskonała ilustracja, jak można od formy realistycznej stopniowo przejść do formy syntetycznej, kubistycznej. Tu Picasso jakby taki podręcznikowy przykład nam takiego właśnie upraszczania języka plastycznego pokazuje. Tworzy też liczne dzieła przestrzenne. Głowa byka powstaje w czasie II wojny światowej z siodełka i kierownicy roweru. Połączone te dwa elementy tworzą formę jakby przypominającą rzeczywiście głowę byka. Co to jest? To jest właśnie asamblaż, czyli zbiór. Tak się nazywa ten rodzaj sztuki, tworzony z gotowych przedmiotów łączonych ze sobą. A to są rzeźby klasyczne, no bo tworzone już nawet z wykorzystaniem tych klasycznych technik, jak na przykład odlew z brązu czy z gipsu. Dziewczynka ze skakanką i samica pawiana z małym powstają w latach 50., kiedy właśnie ilość tych rzeźb będzie gwałtownie rosła, bo wtedy Picasso lubi się szczególnie tą dziedziną zajmować. Oczywiście i tutaj wykorzystuje przedmioty. Przyjrzyjmy się uważnie dziewczynce, zauważymy, że jej tułów to jest właściwie wiklinowy koszyk, tyle że najpierw odciśnięty jako forma negatywowa i potem dopiero odlany z brązu. A z kolei ta samica pawiana tulące małe, jaką ma głowę? Samochód, dziecięca zabawka, też oczywiście wykorzystana przez Picassa jako odlew. Czyli nie są to już asamblaże, bo nie są to zbiory przedmiotów, tylko przedmiotami jakby posłużył się artysta, żeby stworzyć rzeźbę. No i jedno z jego najsłynniejszych dzieł w tej dziedzinie, czyli słynna koza, idealne wcielenie tego właśnie zwierzaka. Teraz oglądamy. Jest coraz starszy, ale wciąż pełen witalności, energii także twórczej, jak również życiowej, osobistej. Po śmierci Chochłowej znajduje w sobie kolejne partnerki. Jedna z nich zostanie jego żoną i ta żona będzie się nim opiekowała, kiedy już artysta zbliża się będzie do wieku już bardzo sędziwego. To jest jeden z jego ostatnich autoportretów przed śmiercią namalowany. A tak wyglądał za młodu, więc jak widzimy mamy tutaj jakby ten początek i koniec. Przez samego artystę zaprezentowany. Umierał jako człowiek niesłychanie zamożny, bo rzeczywiście w tej drugiej połowie XX wieku, po II wojnie światowej, staje się szybko takim no, niemal symbolem nowoczesności. Jego dzieła trafiają do największych kolekcji światowych. Kupią go też muzea państwowe.
Dlatego artystę stać na przykład na powiększanie swojego majątku, nabywa liczne posiadłości, w tym dawne zabytkowe zamki na południu Francji, albo takie właśnie wygodne wille, jak ten dom w Mouchon, gdzie zresztą artysta najbardziej lubił przebywać w tym ostatnim okresie i zresztą gdzie umarł. Oglądamy go tutaj z jego żoną właśnie w tym Mouchon w środku, już w kolorowych fotografiach. No i zmarł w 73 roku, mając 91 lat. Kubizm był zjawiskiem o niezwykłej mocy, sile oddziaływania. Dlatego też droga, jaką wymyślili Picasso z Braciem, inspirowała innych artystów. Oczywiście niektórzy z nich bardziej wchodzili jakby w założenia kubizmu, inni jakby zatrzymywali się na jego progu, czyli krótko mówiąc, jakby doprowadzając w swoich dziełach tylko do zgeometryzowanego jakby uproszczenia przedstawianego świata. Oto mamy tu wymienionych trzech artystów, którzy właśnie na pewnym etapie z tym kubizmem weszli w jakby pewne kontakty i związki, ale kubistami się nie stali. Szybko zresztą stworzyli jakby własne zjawiska artystyczne i ugrupowanie o nazwie Złoty Podział, czyli po francusku Section d'Or. W 1911 roku pod tą nazwą odbyła się w Paryżu wystawa, w której pokazali swoje prace. Marcel Duchamp, Fernand Léger i Robert Delaunay. Co się w tej grupie u artystów dzieje? Cechy ich sztuki. Konstrukcja obrazu podporządkowana ścisłym rygorom, stałe stosunki liczbowe jako podstawa kompozycji. Lekcja architektoniczna wyłożona w obrazach Cezanna, kolor i ruch, który jest zjawiskiem w kubizmie niewystępującym, a rytm jako plastyczny wyraz dynamizmu współczesnego życia. I oto przed nami dzieła Fernanda Légera, jednego z kluczowych artystów też dla awangardy pierwszej połowy XX wieku. W jego malarstwie wyraźnie widać inspirację językiem maszyny. Stara się on tak uprościć tę formułę obrazowania, by zasugerować, jakby były one wykonywane przez maszynowo, przez jakieś szablony. Stąd postacie mają takie zgeometryzowane, uproszczone kształty, a elementy jakby maszyn pojawiają się jako nierozerwalna część tej formuły. Do zapamiętania będzie Mona Lisa z kluczami, bo jest jakby w kanonie naturalnym jako przykład tego właśnie języka Fernanda Légera. Miał on duży wpływ też na malarstwo XX wieku, zarówno jako profesor, bo w końcu także stał się wykładowcą w Akademii Sztuk Pięknych w Paryżu i wielu artystów, jak gdyby z jego pracowni wychodząc, wyraźnie ulegało tej formule malarskiej, ale także i bez tego ten styl jakby malowania, który może się wam z komiksem może kojarzyć, oddziałał bardzo silnie na sztukę XX wieku. No i tuż mam powojenny obraz Konstruktorzy z widokiem robotników na rusztowaniach jakiejś wielkiej budowy. Robert Delaunay to bardzo ciekawy artysta, który w ramach Section d'Or tworzy dzieła, w których kubizm zdaje się łączyć z tym, co będziemy za chwilę omawiali, czyli z futuryzmem, bowiem poddana kubistycznej geometryzacji rzeczywistość ulega także dynamicznemu procesowi jakby rozwalenia w trakcie ruchu. Ciekawie, że poddał temu właśnie procesowi rozwalania wieży Eiffla w dwóch wersjach, to właśnie widzimy ten motyw wieży Eiffla, która zostaje jakby rozbita. To jest oczywiście ewidentne nawiązanie do kubizmu analitycznego. Ale później Robert Delaunay zrobi jeszcze jedną ciekawą woltę, czyli taką odmianę w swojej sztuce. Zbliży się do malarstwa abstrakcyjnego i wtedy zacznie malować w takie pryzmatycznie rozbite kolory, bardzo kolorowe obrazy oparte na barwach
chromatycznych, czyli tych barwach światła słonecznego rozszczepionego, a więc od żółcieni do fioletu, które przypominają jakby struktury właśnie świetlne. I tak rodzi się nurt zwany orfizmem, bowiem właśnie tak tę formułę sztuki Delaunay ochrzci, korzystając z porad wybitnego pisarza, poety Guillaume Apollinaire'a, który bardzo blisko środowiska artystów bywał, związał się z tymi twórcami naszymi, znał świetnie Picassa, Braca i innych, zresztą był jednym z pierwszych teoretyków kubizmu, a potem oczywiście też doradzał Delaunay'owi i innym artystom przy na przykład wymyśleniu tej nazwy Section d'Or, czy właśnie nazwy Orfizm. Marcel Duchamp. Tutaj będziemy mieli z tym artystą pewien kłopot, bo tak naprawdę musieli go pamiętać jako czołowego przedstawiciela dadaizmu. Ale zanim stał się dadaistą, miał właśnie taki krótki epizod w swojej twórczości wcześniejszy, nasz Marcel Duchamp, gdy stał się właśnie przedstawicielem tego nurtu Section d'Or. I to jest o tyle istotne, że na tym etapie powstał jeden z jego najsłynniejszych obrazów, akt schodzący po schodach, wyglądający dość dziwacznie, niemal na granicy abstrakcji obraz, przedstawiający rzeczywiście jakby schodzącą postać ukazaną symultanicznie, czyli w kolejnych fazach ruchu, kiedy przemieszcza się jak gdyby coraz niżej, schodząc po tych stopniach schodów. I w tych różnych fazach nałożonych nasz malarz przedstawił jakby ten ruch mechaniczny. Inspiracją do powstania tego obrazu była seria fotografii, eksperymentów, które powstały pod sam koniec XIX wieku, a których twórcą był naukowiec, badacz Edward Muybridge, Brytyjczyk, który ostatecznie działał głównie w Stanach Zjednoczonych i gdzie swoim studentom między innymi kazał wchodzić po schodach czy schodzić i robił zdjęcia jakby w kolejnych sekwencjach, by zbadać mechanikę ruchu. I właśnie ten obraz Marcela Duchampa przypomina takie nałożone na siebie obrazy Muybridge'a, gdzie na postacie są nałożone jakby punkty barwne czy jasne białe z liniami, które pokazują właśnie jak ten kolejna faza ruchu dochodzi. No i czas wreszcie na futuryzm, kolejne ważne zjawisko, które sobie musimy szybciutko omówić. To kierunek w sztuce, który narodzi się we Włoszech. Ale nie da się ukryć, że Paryż też tu odegra swoją rolę. Paryż jako międzynarodówka artystyczna dla artystów z różnych części świata był też miejscem, gdzie futuryści nie tylko bywali, ale jeden czy dwóch z nich nawet praktycznie prawie że mieszkał. Oczywiście musimy przede wszystkim zapamiętać jednak, że futuryzm wiąże się z Włochami. A oto przed nami grupa futurystów. Mamy tutaj Luigi Ruosolo, Carlo Carre, Filippo Tommaso Marinettiego, Umberta Boccioniego i Gino Severiniego. Panów trzech zamykających tę listę, czyli Marinettiego, Boccioniego i Severiniego, trzeba będzie sobie zapamiętać. W szczególności stojącego po środku tego zażywnego dżentelmena z wąsikami w troszkę w dawnym stylu zakręconymi, to Filippo Tommaso Marinetti, teoretyk i twórca futuryzmu, poeta, nie malarz. Natomiast obok mamy dwóch malarzy, Umberta Boccioniego i Gino Severiniego, którzy ulegając właśnie tej koncepcji stworzonej przez Marinettiego, dołączą do niego i w ten sposób futuryzm stanie się też kierunkiem w sztukach plastycznych. No i pozostali też byli zresztą artystami, plastykami. No ich mamy tutaj wszystkich już wymienionych. Umberto Boccioni na pierwszym miejscu, Gino Severini, jeszcze dojdzie Giacomo Balla. A dopiero dalej mamy Luigi Ruosolo, Caro Carra i jeszcze architekt Antonio Di Santelia, o którym niestety też będziecie musieli się, z tym też będziecie się musieli zaprzyjaźnić.
Nad tym wszystkim oczywiście nasz dżentelmen z wąsikami stoi jako szef, przywódca futurystów. Był, jak już powiedziałem, pisarzem, poetą i teoretykiem sztuki. To on sformułował kluczowy dla narodzin tego kierunku w sztuce manifest. Opublikował go w Paryżu, w paryskim gazecie Le Figaro, wykupując szpaltę, czyli takie kolumny, w których się ten tekst pojawił. Był rok 1909 i to jest właśnie data narodzin futuryzmu. Futuryzm. Żeby zrozumieć ten swoisty fenomen, musimy troszeczkę sobie powiedzieć coś o Włoszech. Jak już kiedyś mówiłem, Włochy kształtowały się i rodziły właściwie od podstaw XIX wieku w ramach walki narodowo-wyzwoleńczej. Nie było wcale łatwo, bowiem północna Italia była okupowana przez Austriaków, którzy trzymali w swoich rękach ziemię Lombardii, Toskanii, Veneto, czyli z Wenecją jako główną częścią. Natomiast dalej na południe było państwo kościelne, które było niezależnym podmiotem i jeszcze dalej na południe Neapol, Królestwo Neapolu. Włosi oczywiście wraz z budzeniem się tego ducha narodowego, który następuje u progu XIX wieku, także jakby coraz silniej dążą do stworzenia własnego państwa. I dlatego też o to państwo muszą walczyć. Ostatecznie im się udało. Walkę tę wygrali i Królestwo Włoch powstało w drugiej połowie XIX wieku. To państwo dziedziczyło oczywiście z jednej strony wspaniałą spuściznę sięgającą starożytnego Rzymu, Imperium Romanum, Republiki Rzymskiej, Etrusków, Greków, którzy przecież na południu Włoch mieli swoje kolonie, średniowiecza germańskich państw, Longobardów, Ostrogotów, czasów Karola Wielkiego, renesansu, baroku, no wszystkiego, co byśmy tutaj wymienili, o czym się przez te lata uczyliście. Ale z drugiej strony było to państwo wyraźnie także pęknięte jakby w pół. Na zamożną, gospodarczo rozwiniętą północ i straszliwie biedne, zacofane południe, gdzie szaleją mafie, jak na Sycylii czy w Neapolu, gdzie panuje nędza i ubóstwo, w efekcie czego nieustannie stamtąd ruszają całe fale migracji do Stanów Zjednoczonych, głównie migrantów, którzy się tam osiedlają, by stworzyć lepsze perspektywy dla swojego życia. Na północy z kolei takie miasta jak Mediolan, Turyn czy Florencja to są miasta zamożne, bogate, często także już mocno silnie związane z przemysłem. To ważne ośrodki gospodarcze, nie odstające od poziomem rozwoju cywilizacyjnego od miast Europy Zachodniej, Francji, Anglii czy Niemiec. Dlatego też Włochy są państwem jakby takim o podwójnym obliczu. Z jednej strony bieda i zacofania, z drugiej właśnie ten klawy postępu i nowoczesności. I z tego wziął się futuryzm, bowiem twórcy tacy jak Tommaso Marinetti, a po nim inni malarze, którzy do niego przyłączyli, marzyli, aby te Włochy stały się wielkie, potężne, jako całość, jako nowe imperium, które mogłoby się równać z tymi ambitnymi, potężnymi mocarstwami, które tak jak Niemcy od niedawna w Europie się rozgościły i kształtowały dla siebie przestrzeń. Dodam przecież, że przecież Niemcy też jako państwo jednolite nie istniało przez wieki, rozbite na te mniejsze części i dopiero proces zjednoczeniowy ogarnął Niemcy w XIX wieku,
i w efekcie powstało Cesarstwo Niemieckie. Nie wspomnę o potężnej Anglii, Francji, wielkich, zamożnych, starych państwach europejskich, potęgach kolonialnych. Dlatego też te ambitne młode Włochy marzyły, żeby do tego poziomu jak najszybciej jakby dobiec, osiągnąć go. I dlatego też w tym środowisku artystów marzących o tym nowoczesnym, wspaniałym państwie, silnym, potężnym, dochodzi do swoistej jakby apologii, czyli takiego wręcz uwielbienia cywilizacji współczesnej, a jej symbolem stają się takie zjawiska jak na przykład fabryka, maszyna, elektryczność, a z najbardziej takich oczywistych to aeroplan, czyli samolot i samochód. Oto przed nami wytwór przemysłu włoskiego, luksusowy samochód wyścigowy Bugatti, czyli maszyna, która przez swoją elegancję, kształt, staje się dla ludzi tamtego czasu synonimem piękna nowoczesności. I oto przed nami fragment manifestu futuryzmu autorstwa Marinettiego. Oświadczamy, że wspaniałość świata wzbogaciła się o nowe piękno, piękno szybkości. Samochód wyścigowy ze swoim pudłem, zdobnym w wielkie rury, podobne do wężów o ognistym oddechu. Ryczący samochód, który zdaje się pędzić po taśmie karabinu maszynowego, jest piękniejszy od Nikes samotraki. I mamy w tym tekście to, co jest jakby esencją futuryzmu. Nikes samotraki, arcydzieło rzeźby greckiej okresu hellenistycznego, symbolizujące tą odwieczną grecką formułę doskonałości, harmonii i piękna, zostaje tutaj zdetronizowane przez samochód wyścigowy, przez ten właśnie model Bugatti, który staje się nowym wyrazem piękna. To oczywiście niemal bluźnierstwo, to rodzaj swoistej profanacji, ale właśnie taki miał od samego początku burzycielski charakter futuryzm. Chodziło artystom, żeby właśnie uwolnić nową energię, którą uosabia współczesna cywilizacja przemysłowa, miasto z jego mnóstwem mieszkańców, światłem elektrycznym oświetlającym ulice i witryny sklepowe, domy, samochodami pędzącymi po ulicach, samolotami latającymi w powietrzu. W tym kontekście dla artystów ich Italia jawiła się jako skansen, jako swego rodzaju świat muzeum przykurzonego i całkowicie anachronicznego. Do Włoch przybywają tłumy turystów, żeby nie podziwiać przemysłu, najnowsze dokonania, tylko żeby oglądać zabytki. Dlatego też dla tych młodych artystów włoskich programowym staje się celem zburzenie starożytności, zburzenie tego właśnie dziedzictwa, uwolnienie sztuki od antycznego ideału piękna, a wyrażenie jakby nowego piękna, które uosabia ruch, który w maszynie, czy to samochodzie, czy w maszynie fabrycznej jest zawarty. Dlatego też jednym z celów jakby w sztuce wyrażenia u futurystów staje się pokazanie dynamizmu, czyli ruchu. W ten sposób także do sztuki trafia jeszcze czwarty wymiar, czas, który z tym ruchem jest nierozerwalnie związany. Już mamy istotę futurystycznej rewolucji. Synteza wszystkich zmian, jakie zachodzą w czasie przejścia od jednego stanu do drugiego, czyli następstwo zjawisk. Symultaniczny rytm form, deformacja uzyskana poprzez ruch abstrakcyjny i konkretny. Synteza formy, koloru, tematu i stanu duszy. Pokazanie nowoczesnego, współczesnego, technicznie cywilizacyjnego miasta. Zaczniemy od Santelli, czyli architekta i jego wizji, kompletnie nie do zrealizowanych w jego za życia, które zresztą było dość krótkie. Ginie Santelli w czasie I wojny światowej na froncie. Zostawił po sobie serię rysunków, na podstawie których między innymi wykonano tę właśnie komputerową, wygenerowaną wizję
miasta jako swego rodzaju jednego wielkiego przemysłowego tworu. A to już nasz bohater, tak wyglądał ten architekt. A teraz już oglądamy jego pracę, jego właśnie rysunki, wizje miasta, które zamknięte w tece, stały się potem inspiracją dla pokoleń artystów żyjących w XX wieku, architektów, którzy często takie właśnie koncepcje maszynowego kształtowania architektury, jak tutaj, będą przetwarzali na konkret. Umberto Boccioni. Ten wybitny malarz włoski należy do klasyków futuryzmu. Jak on kształtuje tę właśnie ideę, o których pisaliśmy? Ulica wchodzi do domu, jeden do zapamiętania obrazów ważnych do analizy. Przedstawia, na pierwszy rzut oka trudno zorientować się co, ale już zarysy kształtowanych jak u Delaunaya domów po bokach bez trudu rozpoznajemy, z zaburzeniami przestrzenno-perspektywicznymi. Na pierwszym planie staruszka, starsza pani, opiera się o balustradę fikuśną w starym stylu jeszcze kształtowaną i patrzy, co się dzieje przed jej domem, a tam trwa budowa. Rusztowania pną się w górę, tłumy robotników, murarzy stawiają nowy budynek. I w ten sposób zostaje jakby uwolniona energia życia, która wdziera się w ten dom i rozwala stare mury, gdzie takie starsze panie na balkonach sobie jeszcze, prawda, przyglądają się, jak to, co idzie nowego, to stare wypiera. Warto zwrócić uwagę na potraktowanie koloru, które tutaj i techniki malarskiej, którą Boccioni zastosował. Kolor oczywiście rodem z francuskich dokonań postimpresjonistycznych, to barwy czyste, intensywne, zestawiane dysonansowo, a technika puentylizm. Nasz artysta posługuje się kropkami kładzionymi tutaj czystej barwy, jak u Georgesa Serata. No właśnie, to taka konfrontacja, jaką tu na starej włoskiej fotografii oglądamy. Zdjęcie pochodzi z Mediolanu, gdzie właśnie stare XIX-wieczne kamienice stykają się z nowo powstającym budynkiem. I to jakby próbuje malarsko przedstawić nam Umberto Boccioni w swoim dziele. Dynamizm futbolisty, czyli piłkarza grającego w piłkę nożną, to jest już przykład z kolei symultanizmu, czyli tego, jak kolejne fazy ruchu kopiącego piłkę zawodnika zostają na siebie nałożone i w efekcie, troszeczkę jak w kubizmie analitycznym, zaczynamy się gubić i nie rozpoznajemy na pierwszy rzut oka, na co patrzymy. A to jedno z najważniejszych dzieł do zapamiętania. Umberto Boccioni obok malarstwa także rzeźbi. I to jest jego czołowe dzieło rzeźbiarskie. Ma okropnie długaśny tytuł. Jedyna forma ciągłości w przestrzeni. A przedstawia idącego mężczyznę. Wydaje się, jakby tutaj Robocop bardziej jakiś dziwny nam kroczył, bowiem rzeczywiście artysta dehumanizuje swojego bohatera, nadaje mu cechy maszynowe, bo jest to właśnie jakby kwintesencja ruchu idącego do przodu, prącego przed siebie. Dziwnie wyglądają pewne elementy sugerujące, jakby miał szeroko rozwiewające się na wietrze nogawki. Nie. Te płaszczyzny, które tu jakby wychodzą z tej postaci, to są płaszczyzny czasowe, czyli krótko mówiąc, jest to część postaci zarejestrowana jeszcze w poprzedniej fazie ruchu. Postać się już do przodu przesunęła, ale jeszcze jakby jej część z dawnego, tego wcześniejszego momentu sekwencji czasowej pochodzi. Symultanizm tutaj bowiem też wyraźnie został przez Boccioniego zastosowany. Oczywiście znowu Nikes Samotrakiasz się prosi, żeby ją tutaj przywołać i żeby zobaczyć, jaka jednocześnie więź i przepaść dzieli te dzieła na przestrzeni tysięcy lat, prawda, od siebie oddalone. Ten powstały w okresie helenistycznym wielki posąg, skrzydła tej bogini zwycięstwa i ten nowy twór Boccioniego z początku XX wieku.
Zrobimy szybciutko analizę tej rzeźby, żebyście zobaczyli, jak taką formę poddaje się analizie. Pierwsza to technika i materiał odlana z brązu. Kompozycja i stosunek do przestrzeni. Rzeźba jednofiguralna, wolno stojąca. Otwarta na przestrzeń, co oczywiste. Rzeźba ma dynamiczna, oparta na diagonalach, czyli przekątnych, skosach. Ujęta w szerokim rozkroku, idąca. Środki wyrazu artystycznego, ekspresja. Faktura gładka, mechaniczna, połyskliwa. Szerokie płaszczyzny o ostrych krawędziach. Postać zdeformowana, pozbawiona cech indywidualnych, maszynowa. I symultaniczność, ukazanie ruchu w kolejnych fazach czasu. Gino Severini to nasz kolejny bohater. Ten z kolei rzeczywiście długi czas praktycznie spędzi w Paryżu. Większość życia swojego twórczego w stolicy Francji spędził, ale oczywiście bywa na północy Włoch, w Turynie czy w Mediolanie, gdzie się futuryści spotykają. W jego obrazach też symultanizm od razu jest zauważalny. Tyle, że poprzez tę właśnie formułę artysta wyraża ruchy tancerek. Pierwsza błękitna tancerka, druga tancerka z lokalu w Paryżu o nazwie Bar Tabaret. I właśnie ta tańcząca kankana dama, fikająca nóżkami w tych kolejnych, jak gdyby jej przesunięciach się nam prezentuje. Jedno z najbardziej zabawnych i takich, można powiedzieć, wzorcowych przykładów symultanizmu. Malarz Giacomo Balla, dynamizm psa na smyczy. Zarówno nasz jamniczek, jak i jego pani lecą sobie w przestrzeni w kolejnych fazach, jakby zaznaczonych poprzez układ przesuwający się nóg, smyczy, czy łapek i ogona, czy uszu naszego jamniczka. Ten sam Giacomo Balla, dziewczynka biegnąca po balkonie i znowu jakby tłum tu galopował, to jest ta sama dziewczynka, tylko przesuwająca się wzdłuż balustrady balkonu, stąd mamy ten efekt. No i oczywiście technika dywizjonizm barwny z jednej strony i puentylizm z drugiej. No i jeszcze kończąc, zobaczymy grupę artystów, którzy związali się z Paryżem, ale nie byli Francuzami. To takie bardzo ciekawe i złożone zjawisko artystyczne. Paryż był jak Mekka, przyciągający do siebie artystów z różnych części świata. Przybywali i oczywiście zostawali na dłużej albo na stałe i dlatego też tworzyli tam taką swoistą artystyczną kolonię. Wielu z nich odegrało istotną rolę w rozwoju sztuki nowoczesnej, ale trudno ich byłoby tak przypisać do tych znanych nam już kierunków, na przykład fowizm, kubizm, section d'or czy futuryzm, bowiem jakby ich dzieła kształtowane były według własnych, często indywidualnych formuł i pomysłów. Wśród tych artystów mamy na przykład Fujitę, czyli Japończyka, którego lekko klasycyzujący akt oglądamy, ale teraz już widzimy ich całej bandzie tutaj mieszkającej na Montparnasse, jak ostatnio mówiłem, bo to głównie tam się to środowisko kształtowało. École de Paris to po polsku szkoła paryska. Tę nazwę wymyślił historyk sztuki, który opisał właśnie ten fenomen różnorodnych artystów z różnych krajów pochodzących i którzy w tym Paryżu mieszkali i tworzyli. I w ten sposób, dzięki temu określeniu szkoły paryskiej, możemy się uporać z takimi artystami, indywidualistami jak Amadeo Modigliani, Włoch, Rosjanin żydowskiego pochodzenia Chaim Sutin, też drugi podobny artysta, Marc Chagall, mająca pewne polskie korzenie, Tamara Łempicka i już Polak w pełną gębą, Tadeusz Makowski. A mamy też jeszcze Melę Muter, właśnie Fujitę, Mojżesza Kislinga, Eugeniusza Zaka. Tutaj rzeczywiście Polaków jest grupa spora, przy czym trzeba od razu dodać, że wielu z nich miało żydowskie korzenie. I tak właśnie to środowisko się nam tu kształtowało na tym Montparnasse. Zaczniemy od Amadeo Modiglianiego, bo to można powiedzieć taki wzorcowy przykład
artysty szkoły paryskiej, a także można powiedzieć wzorcowy przykład artysty Cygana. Za młodu odebrał bardzo staranne, gruntowne wykształcenie, szybko stracił ojca, ale matka, która miała spory majątek, zapewniła mu bardzo luksusowe i wygodne życie w dzieciństwie. Podróżował z nią i odwiedzał muzea, miała bowiem ambicje, żeby w przyszłości jej ukochany syn został artystą. No, cel się zrealizował, ale matka chyba nie do końca by była w stanie oswoić się z jego artystyczną formułą. Trochę próbując się od matki oddalić, postanowił opuścić Włochy i zamieszkać w Paryżu. No i tam, jak to się często mówi, popłynął. Krótko mówiąc, uwiodło go to paryskie życie swobodne, artystyczne, życie bohemy, alkohol, kobiety, narkotyki. No i w ten sposób też zaczął odczuwać coraz większe problemy ze zdrowiem i też jego życie, jak się okazało, było bardzo krótkie. Jako Włoch był bardzo przystojny i rzeczywiście no, kobietom niesłychanie się podobał, także jego życie było bardzo malownicze, ciekawe. Oczywiście jego dzieła nie spotykały się od razu ze zrozumieniem, uznaniem i podziwem. Dopiero po śmierci zaczęła się wielka sława jego prac. Oglądamy jego autoportret. Teraz już widzimy inne malowane przez niego portrety, w tym ważnych dla ówczesnego życia artystycznego osób. Poeta Max Jacob, kolekcjoner, handlarz obrazów Paul Guillaume. Jak wygląda ten świat malarski Modiglianiego? Po pierwsze, ma on wyraźne cechy kubizmu, ale łączonego także i z fowizmem i innymi jeszcze izmami, które tutaj można by byłoby pomnożyć. A jednocześnie wyczuwamy w tym pewną także nutkę sztuki klasycznej, przede wszystkim włoskiego manieryzmu, którego wydłużane szyje, słynna Parmigianina Madonna z długą szyją, zdają się często pojawiać. Tu mamy dwoje Polaków, modelka, którą właśnie nasz artysta malował kilkakrotnie, Lunię Czachowską, i przyjaciela naszego rodaka, który był handlarzem obrazów, Leopold Zborowski, próbował Modiglianiego lansować, zresztą z umiarkowanymi skutkami. A to z kolei ostatecznie wielka miłość, jaką napotkał na swojej drodze Amadeo Modigliani, młoda francuska Jeanne Hébuterne, którą stała się jego muzą. Tuż przed śmiercią zalegalizował związek małżeński, a ona z kolei po śmierci przedwczesnej ukochanego popełniła samobójstwo. Tu mamy ją na zdjęciu. I na koniec jeszcze Modiglianiego akt, których jest w jego dorobku też sporo, gdzie właśnie te syntetyczne uproszczenia, tutaj te elementy fowistyczne nam wychodzą, ale także i ta geometryzacja, o której mówiłem, uproszczeniach idących w tę stronę. To jedno z najsłynniejszych dzieł Modiglianiego w tej kategorii. Ale Modigliani także przez pewien czas parał się rzeźbą. I tu osiąga bardzo ciekawe rezultaty, bowiem te jego rzeźby silnie korespondują z tradycją sztuki pradziejowej. Niemal idealnie pasują do wzorca cyklackich idoli, który tutaj mamy, jeden, a za chwilę pojawi nam się jeszcze głowa cyklacka. I rzeczywiście, kiedy konfrontujemy te dzieła sprzed tysięcy lat z tymi kamiennymi rzeźbami Modiglianiego, no to te związki wychodzą od razu. Kolejny artysta, Haim Sutin, pochodzący z obszaru dzisiejszej Białorusi, z bardzo ubogiej żydowskiej rodziny, hasyckiej artysta, który właśnie w Paryżu też klepał okropną biedę, nędzę i często właśnie głodował. Zaprzyjaźnił się z Modiglianim i często jak gdyby no, bywali razem w różnych imprezach, a także się malowali, pozując sobie do portretu. Obrazy Sutina odznaczają się niesamowitą
ekspresją. To można powiedzieć kolejne wcielenie ekspresjonizmu dwudziestowiecznego, zwłaszcza takich świetnych obrazach, jak te dwa, które teraz oglądamy. Chłopiec posługujący w hotelu, czyli Boy i młody cukiernik. Ogromne, nawarstwiające się fakturowo grubo kładzione warstwy farby i kolor krzykliwy, ostry, mocny, plus deformacja. I mamy ten bolesny świat Haima Sutina. Tu mamy też i akt malowany przez tego artystę i postać jakby obłąkanej, chorej psychicznie starszej pani. Są też martwe natury, bardzo ciekawe, w których artysta odwołuje się do oglądanego w Luwrze obrazu Rembrandta, rozpłatany wół. Marc Chagall to jeden z najsłynniejszych artystów XX wieku. Wielka postać. Wywodził się z Europy Wschodniej, z Witebska, kiedyś miasto na kresach dawnej Rzeczypospolitej. Potem już oczywiście miasto rosyjskie. Miasto, w którym mieszkało mnóstwo Żydów, ale także Polacy i Rosjanie. I właśnie jakby na styku tych trzech światów, języków, kultur, religii, kształtuje się ta kraina dzieciństwa Marka Chagalla, też związanego ze środowiskiem żydowskim hasydów, czyli takiej sekty o silnie mistyczno-duchowym charakterze. W dzieciństwie, w młodości wrażliwy i chorowity Marc Chagall sporo nasłuchał się opowieści o właśnie baśni, któremu wujek opowiadał. Czytał też fantastyczne księgi żydowskie, kabały i tak dalej. I tak tworzył się jego jakby obszar wyobraźni, który w nim pozostał. Gdy pojechał po raz pierwszy do Paryża, poznał Picassa i zobaczył pierwsze dzieła kubistyczne. Był rok 1911, kubizm był w fazie analitycznej. Oczywiście niewiele z tego kubizmu i jego założeń teoretycznych sobie przyswoił, ale pewną chęć właśnie upraszczania i geometryzacji tak. Ja i wieś to obraz, który tym nowym językiem kształtowany mówi o zupełnie innych sprawach niż dzieła kubistów czy twórców francuskich tego czasu, bo mówi o pamięci, o wspomnieniu, o bajecznych światach, które zostawiły ślad w jego, prawda, wspomnieniach, w jego historiach zapamiętanych. Historia, w których rzeczywistość może być zaburzona, tak jak tutaj widzimy te dwie postacie, albo których formy się wzajemnie przenikają, zyskują jakby inne, odmienne barwy. To widok, Paryż, widok z mojego okna, 1913 rok. O ludzkiej głowie kot, Janusowy bohater, mający dwa oblicza. I postać, która ze spadochronem skoczyła z wieży Eiffla, zdarzenie, które miało miejsce. Dalej Sekwana i mamy tę poezję rozciągniętą dalej. Kiedy wybucha pierwsza wojna światowa, Chagall wraca do Rosji i tam w Witebsku realizuje swoje wcześniej zostawione marzenie o szczęściu osobistym. Pewna córka bogatej rodziny żydowskiej zostaje jego żoną, Bella Chagall. I ze szczęścia właśnie, że udało się zdobyć tę pannę, oboje fruwają tu nad Witebskiem. A tu z kolei, prawda, świętują swoje zaślubiny, stojąc pośrodku w rzece, a artysta wznosi w górę kielich, do którego wina nalewa aniołek z barokowego ołtarza z kościoła katolickiego. W 1917 roku zaczyna się rewolucja bolszewicka, która dociera też i do Witebska. Artysta przez pewien moment nawet angażuje się w zdarzenia, jakie się wówczas kształtują, między innymi zostając komisarzem artystycznym.
i próbując zorganizować edukację w Witebsku, ale szybko zaczyna orientować się, że możliwości dla twórczości niezależnej, nowoczesnej będą coraz bardziej utrudnione. Dlatego decyduje się w latach 20. wyjechać do Paryża, wrócić już nie do Rosji, nigdy nie wracać. W ten sposób stał się emigrantem. To jeszcze silniej wzmacnia nostalgię, wspomnień, falę, która płynie do tego świata zostawionego tam w Rosji, świata swoich najbliższych, takich jak ten właśnie modlący się Żyd, jeszcze powstał w 14 roku, czy ten właśnie z 20 lat, zielony skrzypek na dachu szalejący, grający klasycką muzykę. Chagall inspiruje się rozmaitymi jakby elementami, chrześcijaństwem, judaizmem. Sam oczywiście nie jest człowiekiem jakiejś pogłębionej religijności, nawet wtedy właśnie bardziej chyba był religijnie całkowicie obojętny, ale to wszystko poprzez jakby tradycję do niego wraca i ten właśnie jakby świat nabiera jeszcze większej mocy i tragizmu, kiedy wybucha Druga wojna światowa. Chagallowi udało się opuścić Europę, przeniósł się do Stanów Zjednoczonych i dzięki temu ocalił swoje życie. Ale po II wojnie światowej tragiczne zdarzenia z Holokaustem też i w jego przypadku będą takim obciążającym doświadczeniem, z którym artysta będzie miał ogromne kłopoty, jak sobie poradzić. Po wojnie oczywiście jest już artystą o międzynarodowej renomie, dlatego też nie ma problemu, by powierzać mu wielkie, prestiżowe przedsięwzięcia, jak na przykład namalowanie nowego plafonu w operze paryskiej, tej operze Charles Garnier. To niesamowita konfrontacja tego języka malarstwa Chagalla z tym wnętrzem eklektycznym, pełnym złoceń, kryształów i tak dalej. Tematyka tego oczywiście malowidła to muzyka i dzieła operowe. Chagall także projektuje witraże, w tym także dla kościołów katolickich, jak na przykład katedra w Reims. Takie witraże posiada. Tamara Łempicka. Powiedzenie o niej Polka to za dużo, bo w gruncie rzeczy ona miała tylko pewne związki przez ojca i w ten sposób nazwisko polskie, ale sama czasami wykorzystywała tę jak gdyby swoją polskość, żeby nabrać pewnej egzotycznej atrakcyjności w świecie paryskim. To bardzo modna malarka, która uległa wpływom języka nowoczesnego, jednak poddanego pewnej elegancji i stylizacji. Dlatego o jej obrazach często mówi się, że są to dzieła należące do nurtu Art Deco, czyli nurtu, który wówczas był popularny w architekturze i wzornictwie, w sztukach użytkowych. Ta właśnie uproszczona geometryzacja. No i oczywiście fascynacja światem nowoczesnym, no to ona w Bugatti tutaj znowu ją widzimy. A teraz jak właśnie w portretach kobiet poddaje je takiej charakterystycznej stylizacji opartej na geometrii. Obrazy Łempickiej po jej śmierci popadły w zapomnienie, ale teraz od dłuższego czasu trwa renesans jej sztuki i cieszy się ona ogromną popularnością na Zachodzie. No i na koniec nasz rodak, który do Paryża trafił w okresie Młodej Polski, czyli modernizmu i już tam osiadł, Tadeusz Makowski, czyli jak się wtedy we Francji podpisywał, Tade Makowski. W początkach XX wieku, mieszkając wówczas w Paryżu, poznał Picassa i dlatego też na pewien czas uległ kubizmowi. Most na Sekwanie, no to wzorcowy przykład właśnie kubistycznego języka, przeszczepionego sobie i przyswojonego przez Makowskiego. Ale później w latach 20. stworzył własny, autonomiczny świat, oparty na takiej naiwnej troszeczkę stylistyce wykorzystującej sztukę dziecka
baśniowy świat poetycki z dużymi jakby nastrojowymi klimatami. Kapela Dziecięca to wzorcowy przykład tego nowego języka Tadeusza Makowskiego, z którym musimy go przede wszystkim kojarzyć i rozpoznawać. I stąd właśnie w jego sztuce pojawiają się takie obrazy dzieci wyglądające troszeczkę jak rzeźbione kukiełki, pacynki, czy z teatru lalkowego, czy z jakichś świątków drewna struganych. W tych pracach pojawia się z czasem coraz więcej jakby elementów ekspresji, takiego wręcz ekspresjonizmu, jak w tej pracy Jazz z 1929 roku, gdzie Makowski próbuje oddać ten dziki charakter muzyki, która ze Stanów Zjednoczonych zaczęła do Paryża docierać jeszcze przed II wojną światową. I już należące do ostatnich obrazów artysty Szewc i Skąpiec, gdzie ta baśniowość też łączy się z taką silną ekspresją. Na tym kończymy nasze zajęcia i tę kolejną lekcję.